Witam serdecznie. Kontynuujemy sobie kampanię Sylwanu. Sylwanu, tak. Misja o nazwie Szmaragdowe Semoczki. No, generalnie, jaka jest sytuacja? Może tak. Od tego sobie zacznijmy. Udało nam się zająć to Ur Rioch i opanować całą tutaj wyspę, przejąć wszystkie takie najważniejsze kopalnie i tak dalej. Chciałbym zobaczyć jeszcze to tutaj jest, bo tutaj chyba jest kopalnia siarki i tam możliwe, że jest coś jeszcze. Jeżeli nam się w miarę dobrze uda te kostury pokonać, to możliwe, że sobie to zdobędziemy. Natomiast teraz to, co chciałbym zrobić, to na pewno wrócić się tutaj do zamku i zabrać ze sobą najwięcej wojsk, ile się tylko będzie dało. No właśnie, tylko to będzie dosyć trudne, bo one to są takie dosyć rozciepane. Natomiast zbudujemy sobie gildię magów. Zobaczymy, co jest tutaj. No, nic ciekawego. Mamy okręt szalasy. Czyli, żeby nauczyć się przywołania istot, to muszę mieć trzeci poziom gildii magów. I teraz, czy jestem w stanie sobie na niego pozwolić? No, jestem w stanie. Trochę to będzie kosztowne i to dopiero jutro, ale będę w stanie to zrobić i chyba to zrobimy. Można by się rzucić na to tutaj, na te czarty, bo one chronią sobie artefaktu, który daje 2 do wszystkich statystyk i jeszcze 20% odporności na magię. Więc wiadomo, plus 2 do wszystkich statystyk można by było przytulić. Ale no, nie, no 38 czartów to zdecydowanie za dużo, żeby dało się to zrobić. Więc może po prostu zakończymy sobie turę. No, on tutaj... No fajnie by było wyczyścić jakiś tutaj staczek. No, w sumie można by Glirena, wiesz, wytrenować, to nie jest takie głupie. Dobra, ty Itlin, czy jak ty tam masz? Itlin, tak jest. Weź się odsuń. Tu sobie zetkę możesz dać, może się kiedyś jeszcze przydasz. Wyszkolimy sobie tego Glirena, żeby mieć po prostu więcej wojska. Damy moją rusałkę, on nam da tych mieczników. I wydaje mi się, że rzucimy się tutaj na niektóre z tych staków, które są normalne. I spróbujemy sobie podblokować jeszcze te dwie kopalnie, no chociaż te dwie. I może... Czekajcie, bo tu jeszcze była kopalnia ze złotem. Aha, przez sukuby strzeżona, no to raczej nie. To musiałby tu Findan przylecieć raczej, żeby to miał jakikolwiek sens. Ale spróbujmy coś takiego zrobić. Findan sobie zregeneruje manę. Może to nie jest aż takie potrzebne, ale dobra, nie będzie. I chyba zbuduję sobie jeszcze tą trzecią gildię magów po to, żeby dostać zaklęcie przywołanie istot. Bo to się może przydać. Tak wpadłem na taki pomysł akurat, żeby może coś takiego zrobić. Tylko mam nadzieję, że to mnie nie oszuka tutaj gra. I że faktycznie będzie przywołanie istot, tak jest. No zaklęcia żadnego się nie nauczymy, mamy tylko magię światła. Ale... Dobra, co chcemy stąd? No na pewno ciorta. Znaczy diaboła. Na pewno... No nie wiem, tak pieski, sukuby. No załóżmy, że pieski zostaną. No i co, zabierę to tak? No bo załóżmy, że nimfy mogą zostać, bo 4 to tam bez znaczenia. Czyli co, sukuby? Czy ogary? No, nie będą to ogary. 7 ogarów, czy 5 sukubów, no to jest... No nie wiem, bo tu... Czekaj, co można było zrobić? Aha, doświadczenie dostać. No za 4 rusałki bardzo dużo doświadczenia nie dostanę, więc odpuśćmy sobie to. I teraz mamy przywołanie istot i możemy sobie za 100 many aż, no to dobrze, że mamy aż 4 many, przywoływać istoty. Dobra, idziemy tutaj. Zdecydowanie. I no nie wiem właśnie, przecież może, tak, jeżeli się uda te kostuchy pokonać, to byłoby fajnie, bo można by było teraz pokonać kostuchy i wejść na statek i już płynąć dalej. A wtedy wyrekrutować tutaj jakiegoś dodatkowego bohatera i on by sobie tutaj pozbierał to wszystko, co tam leży. No dobra, no i teraz mamy, może to zapiszę, mimo wszystko jednak. Mogę zapisać się jako zmaragdowe smoki, no chyba coś tam się ucina. No, dał radę. I nie będę tego powtarzał, bo mi się nie chce, po prostu. Jakby, mogę sobie na to pozwolić, no ale tego już nie zdobędziesz, no tak. Zresztą to jest rtęć, no to... Mamy jakąś kopalnię rtęci jedną? Czekajcie, mogę zrobić to tak, o, mam jeden, dobra. To mamy, dobra, czyli mamy kopalnię do wszystkiego tak właściwie. Czyli teraz wszystko dodatkowe, co zdobędę, to już jest jakby ponad... O, zobaczcie, mogę sobie zrobić złoto za darmo. I to chyba też mogę zabrać, no właśnie. Bardzo miło. Teoretycznie Itlinkę można by było wysłać, żeby sobie tam... Płynęła, ale to trzeba by było statek zrobić, więc wydaje mi się, że wyrekrutowanie dodatkowego bohatera będzie tańsze, aniżeli tworzenie statku, na którym ona mogłaby sobie tam popłynąć. No dobra, i teraz jest kwestia taka, czy bot w miarę dobrze zrobi tą bitwę z kostuchami, czy też nie. No, bot nie jest w stanie tego nawet wygrać, także
Zobaczymy, czy ma rację. No, co możemy sobie poświęcić tutaj? To na pewno. Na co my walczymy? Na kostuchy. Okej, dobra, czyli może być tak. Na pewno możemy sobie pozwolić na stratę jednorosów, na stratę ogarów. No i ewentualnie tych 6 tancerzy ostrzy. Chociaż jak teraz myślę, można było to zrobić lepiej trochę. Ale dobra. No, trochę i dużo, trzeba przyznać. Czy to ma sens? Chyba nie. Nie, dobra, widzę, że nie. Nie, 20 kostów. Czekajcie, to? Tak, to. To jest ten zapis. Tak, to jest ten zapis. Dobra. Znaczy nie wchodzimy tam, jakby nie bijemy się o tą kopalnię siarki, czy że warto by było, to no nie, po prostu. Nie będzie to nam aż tak potrzebne. I teraz właściwie trzeba by było się wrócić tutaj. Wyrekrutować ile się da. Poodblokowywać sobie te kopalnie najważniejsze, na przykład kopalnie złota, na przykład kopalnie jeszcze... Czego jeszcze? No tej rtęci może. Ona aż taka trudna do zdobycia nie jest. Ty miałeś zabrać te klejnoty, co tam leżą. Więc może już klejnoty nie będą nam potrzebne. To znaczy kopania klejnotów nie będzie aż tak potrzebna. No i co dalej? No teoretycznie... Trzeba by było. Raz, dwa, trzy. A zdążę? Nie wiem, czy zdążę. Chyba tak. No i tak. Dobra, uda się to. Raczej. O, jeszcze dostanie przyspieszenie, jeżeli go nie miałem wcześniej. To się też może przydać w przyszłości. Bo kwestia jest taka, że teraz warto by było jak najszybciej zdobyć kolejny zamek. Kolejny zamek znajduje się tutaj. Znaczy, możemy też do tego iść. I nawet nie wiem, czy do tego nie byłoby lepiej. I może tutaj byłoby lepiej? Dlatego przez te czarty trzeba by się było przebić. Bo jeżeli chcemy iść do tego zamku, który jest na środku, to musimy wejść tutaj, do tych podziemi, których strzegą czarty, przejść podziemiami i wyjdziemy gdzieś mniej więcej tutaj na środku mapy. I wtedy jak tam wyjdziemy, no to już możemy sobie zajść do zamku przeciwnika. Natomiast jeżeli chcemy zajść do zamku, który znajduje się w lewym... Tak, lewym? Lewym dolnym rogu, no to musimy opłynąć całą mapę. Musimy tu przepłynąć, tu wpłynąć w tą, jakby tą cieśninkę, że tak powiem, opłynąć całą górę i potem spłynąć na sam dół. I tu jest zejście dopiero. Czyli właściwie można by było tak przejść, no tylko że tu nie ma przejścia, nie? Więc trzeba opłynąć to dookoła, całą mapę. No niestety, tak to wygląda. Tak tą mapę stworzyli, no i nic z tym nie zrobimy. Trzeba się z tym pogodzić. No, ale wydaje mi się, że jak mamy dwa zamki, to już nie powinno być aż tak źle. Mamy ogromny przychód złota, naprawdę ogromny. Mamy możliwość wyszkolenia sobie właśnie jednorożców albo bramy drzewców, ale nie, no, na bramy drzewców tam nie wystarczy surowców zdecydowanie. Więc się wycofasz, tutaj mamy już masę bohaterów, którzy i tak nic nie robią. To miejsce jest chyba w miarę bezpieczne, bo tu chyba nie ma zejścia do podziemi, z tego co pamiętam, więc jedyna opcja, żeby nam przejęli ten zamek, no to żeby się tutaj zdesantować, tak, tutaj w to miejsce i zdobyć, no tylko że musieliby tu przypłynąć i tu się zdesantować. Więc co prawda nie mamy wizji, ale w sumie... Ej, dobra, to też może... Właśnie stworzenie każdego kolejnego statku to jest 10 drewna, nie? No to nie jest takie tanie. Jakby biorąc pod uwagę, że gramy z Sylwanem, to jest naprawdę bardzo dużo tak naprawdę. Czy może lepiej było budować zamek? A, trudno. Czy tu możemy cokolwiek zrobić? Nie możemy cokolwiek tam zrobić. I tam nawet jeżeli by się w tym Inferno po prostu odkładały te wojska, dzięki którym jeżeli ktoś by się tam zdesantował, to ja mógłbym odbić. Znaczy jakby wyrekrutować sobie armię dość tak na szybko. No i po prostu się obronisz przed tym, który będzie mnie chciał zaatakować, tak? O, 5 drewna, bardzo fajnie. No i się desantuję chyba tak. Zdecydowanie. No to faktycznie może ta nawigacja była nie byłaby tak głupim pomysłem. No tylko trzeba by było jeszcze brać to pod uwagę wszystko. Dobra, mamy nowy tydzień. Warto by było ulepszyć jakieś jednostki kluczowe, na przykład taki kromlech, taki druidów. Albo łuczników. No, ale dobra, mamy na to jeszcze jeden dzień, więc będziemy mogli to zrobić. A może jedno i drugie? Ej, czekaj, dam radę, jedno i drugie. Tylko musimy się mocno handlować chyba, nie? Bo... No właśnie, oj, to jest dużo. Znaczy nie, czekajcie, to i to. No to potrzebujemy przehandlować dwa klejnoty na pewno. Ej, tylko dwa klejnoty. A, i kryształy jeszcze. Chociaż jeżeli bym... Czekajcie. A zakładając, że teraz przehanduję sobie drewno. Aha, dobra, tu nie mam tartaku. Czyli ten kurs będzie taki średni raczej. Gdzie chciałem 3 drewna. Oj. A tak? No, nie wiem, czy ma to sens. A ile kosztuje mnie wyrekrutowanie wszystkiego tutaj w tym zamku? 8000. Dobra, to mogę się handlować. Za złoto. Więc tak, raz, dwa, 3 drewna. Buduję w tym dniu ulepszonych łuczników i w następnym dniu
Będę musiał wyhodować sobie jeden kryształ i trzy klejnoty. Nie, jeden kryształ i dwa klejnoty. Tak. Dokładnie tak. Jeżeli będę chciał iść drogi. I wtedy będę miał ulepszonych łuczników i ulepszonych druidów. Już gotowych do drogi. Można było teoretycznie poczekać i wtedy mieć do wyhandlu. W sumie to nie jest takie głupie. No, poczekamy chyba jeszcze jeden dzień. Bo to zaoszczędzi mi masę złota, a po prostu moi bohaterowie pozostali mi to dostarczą. Czyli następnego dnia wyhandluję sobie jeszcze jeden klejnot. Będę miał 5 kryształów, 5 klejnotów. Zrobię sobie ten kromlech, wyrekrutuję druidów i dostarczę je Findanowi. To jest idealny plan. Znaczy idealny to może nie, ale... Ale jest na pewno jakiś plan. Dobra, o czym to ja, bo... Jak się tak wyrywa z kontekstu, dobra. Lecimy dalej czyścić, tak? Czyli tak, łączymy sobie tę armię, na pewno sobie ulepszamy wszystko, co się da. Aha, ty nawet nie mam ulepszonych, no i właśnie z tymi tancerzami wojny też jest problem. Oni potrzebują drewna dużo. Ej, dobra, ich też dowieziemy w swoim czasie, tak mi się wydaje. O, w ten sposób. Jakoś tak. No te nimfy to tak... No nie, Bo też z tymi moralami jest taka kwestia, że w sumie to diaboły to tak za dobrych morali nie będą miały, więc może faktycznie... Lepiej sobie zabrać po prostu w ten sposób i mieć dwa staki takie do przyjmowania. Ule, piękna muzyka jest w ogóle w Sylwanie. Zresztą nie tylko w Sylwanie. Dobra. Więc teraz tak. Taktyka jest ambitna. Bardzo niskie, niskie. Okej, dobra. Czyli będziemy w stanie pamiętać się wszystko, przez to wszystko przerżnąć. I teraz tak. Czy idziemy do podziemi? Czy do podziemi, czy będziemy raczej płynąć dookoła i zdobywali ten drugi zamek? Aj, karamba, no nie wiem. No zdobycie tych dwóch kopalni, tutaj tej i tej, to wydaje mi się taki must have. No tej nie potrzebujemy chyba, że tak. No można by się tutaj zająć, w sumie może zajdę tutaj, kto wie. No nie, kurczę, ja pamiętam dokładnie jak ta mapa wygląda. Ale chyba... No bo jeszcze jest takie pytanie na przykład, bo... Czy jak ja tutaj zejdę do tych podziemi i przejdę sobie tymi podziemiami tutaj, bo chyba tak to wyglądało, to czy potem tutaj nie będzie jakichś wielkich strażników, żeby tam znowu jakiś tam, nie wiem, Legion Tytanów na przykład, żeby na mnie czekał, nie? To może być problem. Ale dobra, w takim razie sobie zapiszmy po prostu po raz 154, niech będzie, ale na tym zapisie. No bo jednak chcę mieć takie punkty, po prostu takie punkty odniesienia, do których będę mógł ewentualnie wrócić, gdyby jednak coś poszło nie tak. No bo no z tymi tutaj ogarami to chyba sobie poradzić bez żadnego problemu. Jeden z bohaterów za tą pójdzie, no właśnie, ty masz w ogóle wojsko jeszcze. Więc ty podejdziesz tutaj i weźmiesz to wojsko, znaczy weźmiesz swoje wojsko przede wszystkim i... No i będziesz szedł za nie po prostu. Dobra, to zostaje. No to nimfy niech na razie tak będą. I będziemy tutaj robili ulepszanko. Dobra, no to biegnij za nim. Znaczy za nim, nie przed nim. Żebyś mu czasami drogi nie zablokował. Bo nie o to mu chodzi. No, no i teraz kwestia jest taka po prostu, czy w najbliższych dniach, tygodniach wyskoczy nam tutaj przeciwnik i będzie nam chciał zająć to Inferno. Jeżeli tak, no to potem pytanie, czy to, co my sobie tam wyszkolimy, będzie wystarczające, żeby się obronić. Dobra, nie potrzebujemy tego zbierać Twindanem. No, teraz pytanie, gdzie będzie szybciej? Czy pójść tutaj na Cerbery, potem rogate demony, sukuby, czarty? Czy lepiej będzie sukuby, Cerbery, demony, czarty. Chyba tak będzie lepiej. Więc pójdźmy na te sukuby, które pewnie narobią nam jakiś strat. No właśnie. I teraz jest pytanie, czy można to zrobić lepiej. Na pewno. Wydaje mi się, że nawet zrobię to tak. Bo te diaboły ja mogę... no super teren. Ale spróbuję to zrobić w ten sposób, bo ja te diaboły mogę stracić jak najbardziej, nie ma problemu. To nie będzie jakaś wielka strata. No i zobaczmy. 52 punkty obrażeń. No dobra, to niewiele jak na razie. Jakoś, no nie, odporność na magię to mi nic nie da raczej. Czy zwiększenie... czy jak mu dam przyspieszenie, to coś da? Czy jak dam osłabienie sukuby, to też coś zmieni? Ej, no osłabienie może coś zmienić. Tylko będzie atakowała ta. Dobra, no to niech będzie ta. Tamta zadała 52 punkty obrażeń, ta zadała 47. No dobra, no to za wiele to nie zmieniło. Ale jak tracę... Wow. Wow. Bo ten rój obniżał inicjatywę, nie? Chyba? Nie, to chyba trzeba mieć magię przywołania, żeby to działało. Ale coś mi się tak kojarzy właśnie, że to jeszcze... Dobra, 6 sukubów mogę zabić. No i chyba to zrobię tak po prostu. No i teraz trzeba trzymać kciuki, żeby ten jeden demon jeszcze przeżył. No nie przeżyje, okej. Okay. Szczęście? Nie, okej. Okay. No jeden demon stracony.
W zamian za oszczędzanie jakichś tam elfów, jakichś innych takich rzeczy. Znaczy, i tak będziemy się trzymać tych elfów, tego Sylwanu. Zdecydowanie, bo no właśnie, jedyną siłą, jaką mam, to są na razie tylko te diaboły, którego jednego straciłem. Oho, cichy prześladowca. Dokładnie tak. I teraz, w tym momencie, nasz bohater ma zasięg widzenia, jak wieża obserwacyjna. To będzie można potem zauważyć. Bardzo ładnie, dobra. Czy ty będziesz tą kopalnię? Zdobędziesz, dobra. Będziesz sobie zbierał resztę całą. Hits, hits. Jeszcze powinieneś w sumie oddać wojsko. Właśnie. Ja wiem, strata demona pewnie nie była gorsza niż, nie wiem, tam czterech łowczych i tam jakiś tancerzy wojny i jeszcze jednorożec. Pewnie lepiej byłoby stracić te jednostki elfów, ale no mimo wszystko, no jeżeli ja nie chcę pod te jednostki demonów iść, a on ma mi tylko zmniejszać morale, zresztą on sam jeden ma morale minus 2, więc też jakiś super nie jest. I dwa drewienka? Dawaj sobie te dwa drewienka. W sumie to powinienem sobie targowisko zbudować, żeby mieć lepsze kursy walut, ale... A, kogo to interesuje? No za 10 to tak... Nie za bardzo. Dobra, w Sylwanie budujemy domki? Nie, taniec. Ten. O, właśnie, arena wojennego tańca. Mamy ulepszonych tych i jutro budujemy sobie... A, nie, nie zbudujemy, bo mamy mało kryształów, tak? No, jednego kryształu zabraknie. Ale dobra. To sobie przehandluję ten jeden kryształ. Ale najpierw walczymy z Cerberami. Jeden jednorożec. Dobra. No, no nie, no jakby szczerze, no nie chcę mi się tych walk po prostu rozgrywać i tyle, no. Nie będę was kłamał. Jeżeli mam chronić jednego jednorożca, to... Sorki, ale nie. Dobra, złotko. Idziemy tutaj. No ten cichy prześladowca, no on na razie jest może nieistotny, można by sobie pomyśleć. Ale wydaje mi się, że będzie... Będzie fajnie, będzie fajnie. No, za 5 tysięcy, no to trochę dużo, no ale... Jeszcze jak jest kwestia wymiany jednego surowca, jednego jakby jednej sztuki danego surowca, no to nie jest taka tragedia, nie? To nie jest aż taka tragedia, gorzej jakby trzeba było wymienić, nie wiem, z 10. Czy ja mam w pełni rozbudowany? Nie. A nie, to jest... A dobra, nie, sorry. Bo to wygląda... Ten znaczek wygląda jakby już ten, jakby już cały zamek był rozbudowany, a to jest po prostu ikonka, że już coś zbudowałem w tej turze. Pomyliłem się. Tylko tak zerknąłem i coś mi nie pasowało. Dobra, będziemy mieć dodatkowy przychód w takim razie jeszcze klinotów. Dodatkowy przychód retenci. No, przydałyby się kryształy i siarka w sumie. Może bardziej, ale no nie, no tutaj to już... Naprawdę nie traćmy nic, bo to szkoda tych tancerzy. Nawet nie będę ich wystawiał do walki. Okej. Okay. Tak na wszelki wypadek, gdybym mnie miał korcić. No i tak, bo ich po prostu rozstrzelamy, no bo co, no. Mamy atak, mamy szczęście, mamy łucznictwo. Wszystko czego chcesz, że tak powiem. Manę nie będziemy jakoś namiętnie tracić. Bo nie ma takiej potrzeby absolutnie. Ile mamy many? No, tego się nie dowiem. Broń się. Prosta strzałka by się przydała, ale prostej strzałki nie ma. I oni już podejdą do nas, jak rozumiem, tak? Tak, podejdą. Tu jest bohater. Mana? No, dużo many, okej. Okay. Dobra, tutaj diabły z ataką do 42. No, szczęście bardziej by się przydało teraz, w tym momencie, no ale zobaczymy. No, nie siadło. Ale za 9 obrażeń to tam. Nic strasznego, prawda? No właśnie. O, teraz szczęście siadło. No nie, na szczęście na Sylwanie jest, no... Wow. To co prawda atakował diabeł akurat, ale... Leci. Dobra, przejmujemy to, no i teraz jest kwestia taka, czy jestem w stanie te czarty porobić jakoś tak sensownie. W sensie powinienem sobie te armię przywieźć. No właśnie, żeby mieć tych druidów, żeby mieć tancerzy, chociaż z drugiej strony... Jak oni mają mi sypać meteorytami, to tak właściwie nie potrzebuję ani ich, ani was, ani... Dobra, zostańcie. Ani smoka, bo szkoda. No i wy możecie zostać, no. Zobaczymy, jak to pójdzie. Najlepiej by to było po prostu sami diabołami zrobić i ewentualnie je stracić. Ale zobaczymy. Dobra, Gilraen, no nie wiem co. Podejdź tutaj, daj sobie zetkę i czekaj. Zapis, bo mamy bardzo ważną bitwę, z którą może być problem. No bo czarty nie są takie proste, może boty jakoś to ładnie. O, i to jest propozycja, którą jestem w stanie chyba zaakceptować. No, dwa demony.
plus 6 jednorożców. No zobaczmy, że to jest w stanie. Czy ja jestem w stanie to lepiej zrobić? A też pytanie, czy może to było dobre zagranie w ogóle? O, super ustawiony ten jednorożec był, to już wiem dlaczego padł. Zróbmy tak. Może ślepienie? Nie, nie masz ślepienia, nie jesteś ślepszony. No właśnie, teraz jest takie. Czy kto ma pierwszy zaatakować? Czy Konradek ma przyjąć na siebie jednorożec? Czy diabeł? Diabeł. Tylko morale muszą. Dobra, okej. Okay. Szczęście! No nie. A tylko jednego zabił. O, no to jest akurat dość pozytywna informacja. Odporność na magię. I to by może nie było głupie. Tylko nie mam tak silnej jednostki, nie? W sensie, gdybym na przykład miał dużo łuczników, to bym po prostu wystawił samych łuczników i dał im w pierwszej turze odporność na magię. I wtedy czart nie byłby w stanie ich zranić gradem matury, to musiałby podejść, to by zajęło mu tam chyba 3 tury. Więc byłbym w stanie ich rozstrzelać, nie? No ale no w takiej sytuacji raczej to nie ma większego znaczenia. Żadnego ogłuszenia, przyspieszenia grupowe to... Oni tak walną czarem. Ewentualnie mogę to rzucić po prostu na oddział, którego nie chcę stracić, nie? W sensie, no... A w ogóle czemu wy nie ten? Nie macie inicjatywy do tego. No, a wydaje mi się, że to rzucę po prostu na druidów i tyle. I zobaczymy, czy to faktycznie zadziała, bo też mogę się mylić i to może nie zadziałać w ogóle. Dobra, tak jeden, a w ten sposób dwa. No to dwa. No i teraz albo stracę jednorogi, albo stracę... O! Myślałem, że rzuci czar, ale jednak nie. Podejść tutaj. Dobrze, podszedłem. Dobrze. Odporność na magię drugi raz? No dawaj. Może to ma sens. Kto wie. Nie, atakowanie to nie ma sensu. Chyba. Czy nie, może to robi jakieś ogromne błędy. Pewnie tak jest. Na przykład teraz powinienem rzucić błyskawicę, nie atakować z łapki. Grat. No. No dobra, trzech zabił. No to i tak mi się trochę udało. Trzeci raz odporność na magię. No tylko źle się ustawiłem, nie? No bo chociaż w sumie to nieważne. Dobra, dawaj. A może trzeba było... Bo... Ej, zobaczcie jak się teraz zachowa ten czar. Czy on będzie rzucał grad meteorytów cały czas? No, czekaj. Będzie! Ej, czekajcie, 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 czekajcie. Ja mam świetny pomysł. Znaczy, ta bitwa i tak, znaczy to... No, te diabły, trochę szkoda. Ale... Ile tur trwa w ogóle ta odporność na magię? To mi powiedzcie. Chociaż no, to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Ale pewnie tyle, ile mam mocy czarów. Więc... 6 tur. No bo... A może smok? Nie, no smok nie. Bo trzeba wystawić jedną jednostkę po prostu. Jedną jednostkę. I teraz kto to będzie? Druidzi? No rzucą błyskawice dwa razy, zabiją czterech, zostanie... No, dużo, 7. Łucznicy? No łuczników by się przydało więcej. A Finden dwa razy się nie ruszy. A jakby tu ich ustawić... No zobaczymy, no to... Jest dość odważne, ale... Teraz porać na magię. I on i tak będzie rzucał kolę ognia, tak? Aha! No, w sumie ma to jakiś sens. O, nie mam też strzały ogłuszające jeszcze. Ja już i tak za bardzo nic nie rzucę, ewentualnie mógłbym rzucić... Aha, no tak. Rzuciłem odporność na magię łucznikom, więc są odporni nawet na moją magię. Ale dobra, no. No bo on czarami nie jest w stanie mnie zranić. Ale to jest głupie, ej. No dobra, no wygrałem. Udało się to zrobić bez strat, ale jestem dumny z siebie teraz i czuję takie po prostu... No przecież mastermind po prostu, no nie wpadłem na to. Znaczy nie wpadłem, no wpadłem właśnie na to, więc... Ale... The more you know. No nie no, świetnie poszło. Tylko żeby się nie skończyła ta odporność na magię. No, jeszcze pół tury zostało, więc to tak trochę niebezpiecznie było. Ledwo. O, straciłem wóz z zamieciem. O, nie. I dobra, czekaj, zapisz to, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Zapisz na... No, no tak, tutaj, na tym samym zapisie.
O, i zobaczcie, teraz mam tego cichego prześladowcę i teraz zobaczcie, jaki mam zasięg widzenia, widzicie? Jak bym tutaj postawił po prostu ten wieżę obserwacyjną, nie? Od razu więcej widać. I teraz ja wiem, gdzie powinienem iść, żeby dojść do celu. Odwaga nie do przewidzenia. Dobra, tu by można było iść, bo jest ich mniej zdecydowanie, no bo to jest ich zdecydowanie więcej. No właśnie, chociaż pewnie jakoś tam by się dało ich pokonać. O, tu znowu ta sama taktyka na odporność na magię. To już wiem, jak pokonywać czarty teraz. Z tego co widzę, to nie ma jakichś ciekawych rzeczy, są po prostu jakieś tam surowce i tyle. To się chyba tutaj łączy, więc mogę po prostu wybrać, czy chcę zaatakować tą większy stack ogarów, czy ten mniejszy stack ogarów. Więc pójdziemy sobie oczywiście na ten mniejszy stack ogarów, no bo to jest dosyć oczywiste. Gilraen pobiegnie za nami i będzie po prostu, nie wiem, wybierał surowce, może jakieś, albo coś takiego. Dobra, zbliża się koniec tygodnia, więc będziemy budować sobie tutaj te umocnienia, żeby mieć po prostu jak najwięcej tych jednostek. Żeby nam się one namnażały, żeby mieć tej armii dosyć dużo. Pamiętamy o tym, że na początku tej misji, w ogóle muszę sprawdzić, ile już to nagranie trwa. To są dosyć istotne. 25 minut, okej, okay, dobra, a to jeszcze chwilę. Jeszcze na chwilę możemy sobie pozwolić. Wchodzimy. No to pewnie chyba raczej, no już dobra. Chociaż nie mam ich zbyt dużo, więc nie powinienem chyba tak szastać nimi. No to obeliski, na razie tych obelisków w ogóle nie bierzemy pod uwagę. O, widzicie, to jest ten. To jest już to wejście. To by było bliżej teoretycznie, ale no trzeba by było więcej tych ogarów pokonać, więc. To chyba nie też tak sensowne. Czy tu możemy coś pokraść? Nie, nie możemy tu nic pokraść. Możemy co najwyżej iść za Gilraenem. Znaczy Gilraenem. Za Findanem oczywiście. Gilraen to będzie szedł za nim. Dobra, tutaj i na początku tygodnia ktoś podbierze nam jeszcze armię, bo to jest też dosyć istotne. No, nie budujemy to, ewentualnie zbudujemy sobie jeszcze, nie, może to? No nie, raczej nie. Ewentualnie to. Ale też nie, bo widzę, że nie będziemy mieć surowców na to. Więc nie. Po prostu nie. No dobra, no na razie nasz szanowny oponent się w ogóle nigdzie nie pokazuje. O, to wykrakałem. Ale to wydaje mi się, że jest do wybronienia. Pokaż mi się. Niskie. Praktycznie nie mając armii, więc wydaje mi się, że to, co jest po prostu tutaj w tym zamku, spokojnie powinno wystarczyć, tak? No bo co my tu mamy za jednostki? No w sumie nie za wiele. Przydałby się jeszcze jakieś czarty albo te. Na co możemy sobie bardziej pozwolić? No chyba na to. O, w sumie na jedno i drugie, ale dobra. Nie będą czarty. No i ewentualnie się po prostu to wyszkoli, tak? W sumie to powinien to zrobić już, bo i te najważniejsze jednostki wyszkalić, powyszkalać. A w sumie wszystko, dawaj. Mam tyle złota, że mogę sobie na to pozwolić. Mogę sobie tym szastać. To z tego względu, że po prostu. Że po prostu co? Jakby się trafił jakiś, nie wiem, tydzień gorączki, albo tydzień plagi, albo czegokolwiek, po prostu tydzień, który by zmniejszył, ciekawe, który by zmniejszył przyrost jednostek, no to wtedy będziemy w miarę bezpieczni, tak? Nie chcemy stracić tego wszystkiego. I wydaje mi się, że nawet już jakiegoś bohatera można by było wyszkolić tam. No to sobie tu wejdź. Tu może jakiegoś bohatera, na przykład takiego Talanara, niech będzie. No i tak właściwie to można mu poświęcić te jednostki. O, może jakiegoś ekspa akurat dostanie. No nie za bardzo. Zagrożenie niskie? No dokładnie, więc... No nie wiem. Wyjść na morze po prostu? No nie, nie, a nie, to nie wyjdę, bo... A masz okręt szalasy. No, można by teoretycznie mu się przeciwstawić, ale... A spróbujmy, zobaczymy. Może zobaczymy, co ten pod będzie robił w ogóle. To jest właściwie determinujące. Czy on będzie nas chciał atakować, czy też nie. No oczywiście poleci na nasz zamek... Sylwanu. Żadnego zdziwienia. Dobra, weź te impy, bo się tutaj ich nagromadziło dość sporo. No i może w przyszłości udać się odblokować tą kopalnię siarki tutaj. Przejść przez te mnóstwo kostów. I zdobyć kopalnię siarki. Nie żeby to było jakkolwiek istotne, ale... O, właśnie, teraz tak, wyszedłem i już mam piękną wizję dookoła. Mogę po prostu... nie wiem co. Skakać ze szczęścia. O, widzicie, tu jest właśnie ten miejsce desantu właśnie, tego trzeciego... Ten i tu chyba... No właśnie, tu bohater stoi nawet. Istotniejsze jest jednak to. No nie zdobędziemy, nie przechwycimy go w żaden sposób. Findanem. Jeżeli chodzi o ważne miejsca. No, można by tą kryształową grotę od razu przejąć tak po prostu, ale nie, weźmiemy sobie po prostu te kryształy tutaj. Możemy sobie przejąć to. Stracić oczywiście jednego łucznika, jak zawsze. Tradycyjnie. Jak pójdziemy tutaj i chyba tutaj, to tam powinien być zamek. I wtedy, jak już go przejmiemy, to nam zostanie tylko ten ostatni zamek, więc powinno być już w miarę spokojnie, wydaje mi się. Powinno być.
Początek tygodnia. No nie, wybudujmy sobie targowisko, żeby się może jednak w końcu troszkę lepiej handlować. Trzeba też wyszkolić armię tam, w tym Sylwanie, i jakoś przygotować obronę, no bo jednak atakuje nas. Nasz szanowny oponent. I nawet nie wiem, jak się obronić tak właściwie. Kto tu będzie najlepszy do obrony? No nie wiadomo. A ty się schowaj, żeś mi tutaj nie brudził. Nie wiem, ulepszyć jednorogi? No, ulepszyć jednorogi. Wyszkolić wszystko. I teraz pytanie, czy ty masz jakiekolwiek szanse tutaj z nią? No. Będzie niebezpieczeństwo im pokaż. Niskie. Okej, okay, dobra, tak w zamku będziesz się bronił tu już w ogóle. Itlinka, no nie wiem co. Uciekaj. Wszystkie kopalnie mam na tej wyspie zdobyte, przejęte. Więc jest bardzo dobrze. Tutaj, no nie, może jakiś poziom? O, no proszę. Ekspercka logistyka, mistrz gniewu, prawa moc i przyspieszenie. Oj tak, prawa moc i przyspieszenie. O, ta logistyka, no wiadomo, fajnie, ale nie. Jeszcze nie. No właśnie, i na jaką odległość ja mogę już sobie stwierdzać wszystko, tak? No widzicie, o, normalny. Ale da się to zrobić. Tylko będę musiał zawalczyć. To nie jest akurat fajne. Bo będę musiał wejść tutaj, odeprzeć atak tutaj tej Deleb. Następnie zanieść wszystkie te armie, znaczy zanieść całą tą armię do... Czego mogę zaatakować tak z morza, czy nie? Mogę, okej. Okay. Dobra, wygrałeś, to mnie interesuje tylko. Szczęście, może być. Pomysłowość. Okej. Okay. I teraz następnego dnia, no, gdybym miał tą bohatera, to może tego samego dnia. Ale następnego dnia sobie zrobimy to. Odbierzemy stamtąd całą armię. Zaraz wam pokażę jak. Właśnie za pomocą tego przywołania istot. Znaczy zaraz wam pokażę jak. Znaczy to w następnym odcinku, bo już mówiłem, że 25 minut, to jest teraz pewnie 5 minut minęło, pewnie nawet więcej. Także co, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli możecie. Te trzy osoby, które to oglądają. Także bardzo bym prosił. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku z kampanii Sylwanu.